Pastor Wibo idzie na wojnę. Zaskakujące nowe fakty w sprawie zamachów na gazociągi. 200 policjantów przeszukuje farmę Wibo Ludwiga. Dziś rano aresztowano Ludwiga, podejrzanego o udział w zamachu na rurociągi firmy Enscana w rejonie Toms Lake. Władze nazywają to krajowym terroryzmem. Wielki dzień dla was. Dla was chyba większy. W 2001 roku uznano Ludwiga za winnego zamachów na rurociągi. Pastor fundamentalista wziął na cel tę samą firmę. Wysyłał listy z pogróżkami. Policja szuka dynamitu, kopert, długopisów. Według członków wspólnoty śledczy chwytają się wszelkich sposobów. Trzeba kogoś dopaść, a kto będzie lepszy niż Wibo Ludwig i jego ludzie? Peace River, północna Alberta. Tu znajdują się kanadyjskie złoża ropy i gazu, jedne z najbogatszych w świecie. To one napędzają gospodarkę kraju. Dla Stanów Zjednoczonych stanowią największe zagraniczne źródło zaopatrzenia w ropę i gaz. Przyjechałem tu, żeby się spotkać z Wibo Ludwigiem. Przez 10 lat on i jego wspólnota wojowali z przemysłem naftowym. Chciałbym zrobić film o tej walce, ale Wibo ma zastrzeżenia. Holendrzy mówią: "What is het doel daarvan?" W jakim celu przyjechałeś? Film wszystkiego nie pokaże, bo tu wchodzą w grę elementy duchowe i niewidzialne. Jeśli jest pan ateistą, nie potrafi pan tego pojąć, bo żyje pan w straszliwym mroku. Dopóki nie otworzy pan oczu i nie zaangażuje się całym sobą, nie zrozumie pan, kim jesteśmy. Jesteśmy wspólnotą chrześcijańską, a nie jakąś wioską ekologiczną. Jesteśmy chrześcijanami, a pan od razu się zastrzegł, że chce ująć sprawy z ateistycznego punktu widzenia. Ateiści uważają, że nie ma Boga. Z jakiegoś powodu doszliście do wniosku, do którego nie macie prawa dojść. Chcę, żebyście własnymi słowami opowiedzieli swoją historię w takim porządku, który ukaże rozwój sytuacji. Skąd pan wie, co jest najlepsze i jaki jest porządek? Nie wiem ani jednego, ani drugiego. Przecież dla ateisty najlepsze jest coś innego niż dla chrześcijanina. Film nie przedstawi idealnie całej prawdy o was, ale zapewniam, że potrafię zbliżyć się do prawdy w miarę swoich możliwości. Nie przyjechałem tu w złych zamiarach. Przybyli tu 25 lat temu. Wibo, jego żona Mamie, Robert Bunstra z żoną Lois i 11 dzieci. Wibo był przedtem pastorem chrześcijańskiego kościoła reformowanego w Ontario. Chciał żyć w większej zgodzie ze Słowem Bożym. Uznał, że w świeckim otoczeniu jest to niemożliwe. Okay, get up.
Sami zbudowali w głuszy tę farmę. Są prawie pod każdym względem samowystarczalni. Usłyszano o nich kilkanaście lat temu, po aktach sabotażu przeciw przemysłowi ropy i gazu oraz po zastrzeleniu na farmie 16-letniej dziewczyny. Módlmy się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, dzięki Ci za kolejny piękny dzień, za twórcze rozmowy, w których możemy się dzielić smutkami, nadziejami i radością. Dzięki Ci za tę pożywną strawę, którą wciąż nam dajesz. Bądź zawsze przy nas w trakcie naszej współpracy z tą ekipą filmową. Spełniamy Twoją wolę, nie szukamy próżnej sławy. Pobłogosław to jedzenie. Modlimy się w imię Jezusa. We came like refugees, all right. Przybyliśmy tu jako uchodźcy, obdartusy. Piękne, prawda? Chcieliśmy się od wszystkiego odciąć, także od krewnych i społeczeństwa. Pragnęliśmy odnaleźć sens życia i uporać się dzięki temu z wieloma trudnymi sprawami. Uznałem, że dobrze będzie, jeśli przez jakieś 10 lat pozostaniemy sami i spróbujemy dokonać reorientacji. Zamierzaliśmy przemyśleć pewne istotne sprawy. Chodziło nie tylko o uprawę roli i samowystarczalność, ale i wizję tego, kim będziemy. Czuliśmy, że chcemy być inni niż społeczność, w której żyliśmy, i że Pismo wskazuje nam całkiem odmienny kierunek. Ludzie mieli nam to za złe. Mieszkańcom Heights nie podobało się, że nie chodzimy na mecze hokejowe, nie składamy zapoznawczych wizyt i tak dalej. Chcieliśmy być sami. Zastanawiali się, co to za dziwaki, które się izolują od ludzi. Filmowałem dopiero od tygodnia. Pewnego wieczora rodzina zasiadła przed telewizorem. Pierwsza wiadomość dotyczyła tego, co stało się w Toms Lake, 30 kilometrów stąd. Wybuch nastąpił w nocy. Za dnia było już jasne, że ktoś chce stąd przegnać naftowego giganta. Oto rurociąg, cel zamachu. Widać wygiętą rurę oraz 2,5-metrowy krater. Gdyby wybuch uszkodził rurę, doszłoby do ogromnej eksplozji. W tej części Kolumbii Brytyjskiej przemysł naftowy przeżywa boom. Daje ludziom pracę, ale przynosi też wiele kłopotów i zmartwień. Mieszkańcy boją się, że płonący gaz szkodzi ich zdrowiu. Policja nie nazwała tego jeszcze ekoterroryzmem, do jakiego doszło w Albercie w latach 90. Zastanawiałem się, czy rodzina Ludwiga ma z tym coś wspólnego. Nie tylko ja o tym pomyślałem. Rodzina filmuje wszystkie spotkania z policją. Chcę mówić z Weibo. Nie ma go. To bardzo ważne. Kim pan jest? Josh. Miło. A pan? Ben. Chcemy porozmawiać z Weibo, żeby się zorientować, co tu się dzieje. Na razie doszło do eksplozji. Nikt jeszcze nie zginął, nikt nie został ranny.
Ale jak się to powtórzy, mogą być poważne szkody, a także ofiary w ludziach. Dlatego chcemy poprosić pana, Bena i Weibo o udzielenie informacji. Może macie jakieś sugestie? Wiele razy się domagaliśmy, by policja i inne władze przyznały, że istnieje problem. Poważny problem, który skłania sprawców do takich postępków. Ale władze nie chciały go dostrzec. Zasugerowały tylko, że będą gnębić ludzi, którzy muszą z tym żyć, a o prawdziwych problemach zapomną. Z tym nas zostawiono, więc odmówiliśmy współpracy. Chcąc poznać genezę konfliktu, musimy się cofnąć do pierwszych dni życia rodziny w Trickle Creek. Pod koniec lat 80. wszystko zaczęło się układać pomyślnie. Trzech najstarszych synów Weibo i Mamie poślubiło trzy córki Richarda i Lois. Harmony Ludwig wyszła za Trevora Shiltusa. Niebawem miał się urodzić pierwszy wnuk. Jesteśmy wspólnotą, którą właśnie uzdrawia Słowo Boże. Umacniamy się wzajemnie w wierze chrześcijańskiej, żeby lepiej poznać i zrozumieć to, co nie jest ziemskiej natury, czego ludzie jeszcze cieleśni, jak mówi Pismo, nie potrafią pojąć, a nawet nie chcą. Doszliśmy do tego, że chcemy, by uczył nas Bóg. Wypełniamy więc oto sakrament Chrztu Świętego. Ślubujemy, że wychowamy to dziecię w bojaźni Bożej i stosując napominanie Pańskie. Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dokąd jedziesz, Josie? Cześć, Zach. Nie wiedzieli, że pod ich farmą znajdują się największe na kontynencie złoża gazu ziemnego. Kto to? Skacz, Esther. 5 lat przeżyliśmy w spokoju. Nikt się do nas nie wtrącał. Ułożyliśmy swoje sprawy. Było nam tu dobrze. Uznałem, że należałoby odnowić kontakty ze społeczeństwem. Aż tu na naszym terenie pojawili się ci faceci. Kompania naftowa sama się wprosiła. Niepożądany gość. Zaszokowało nas, jak tak można wejść na cudzy teren. Kim są ci ludzie? O co im chodzi? Chcą tu wywiercić szyb? Chyba ich opętało. To jakbyś dostał list z opisem, co ma się tutaj stać. Wyliczyliśmy sobie, że szyb znajdzie się dokładnie tam, gdzie ten stóp siana. Właśnie tam, po drugiej stronie. Myśleliśmy, że tutaj, na odludziu, stworzymy sobie nowe życie, odnajdziemy spokój. Nagle się okazało, że nic od nas nie zależy, że ci ludzie mogą po prostu wkroczyć i przejąć nasz teren.
Zindustrializować, zrobić z nim, co zechcą. Brutalnie nam to uświadomili, kiedy oznajmiliśmy, że nie chcemy żadnego szybu. Powiedzieli, że nie możemy ich powstrzymać. Prawo pozwala im tu wkroczyć, jeśli tak postanowią. Tak to już jest. Ludwigowie nie wiedzieli, że należy do nich tylko górne 15 cm ziemi. Bogactwa naturalne pod ziemią są własnością rządu. Może je kupować i sprzedawać bez wiedzy właściciela terenu. Właścicielowi nie przysługują nawet udziały, tylko małe odszkodowanie za doprowadzenie dróg i sprzętu. I wtedy zaczęły się kłopoty. W ciągu 3 miesięcy 4 wybuchy, coraz bliżej ludzkich siedzib. 2 tygodnie po pierwszych zamachach z Tom's Lake dotarły nowe wiadomości. Antyterroryści z policji nie wytypowali jednak podejrzanych. Potrzebują wskazówki. Atakowana firma gotowa jest zapłacić. Oferujemy nagrodę w wysokości $500,000. To miejsce ostatniego wybuchu, rozerwane szybko o Dawson Creek. Wyciekający gaz zagraża mieszkańcom. Pytałam sąsiada, czy możemy wrócić do domu. Tymczasem demonstranci pod parlamentem Alberty domagają się wstrzymania poszukiwań ropy i gazu. Większość potępia zamachy, ale rozumie ich powód. Po kilku tygodniach u IBO znów zjawia się policja. Jestem Blair Sanderson. Mam nadzieję, że poinformuje nas pan, kto i dlaczego może dokonywać tych zamachów. Mam być donosicielem? Nie, źródłem informacji. Zobaczcie, co mówiłem mediom. Widziałem, ale wiem, jak działają. To było w CBC. Dziennikarka zapytała mnie, czy tam byłem. Powiedziałem, że nie pamiętam. Hałas był taki, że sobie nie przypominam, czy byłem. Może mam za mało doświadczenia. Możemy podyskutować. Nie ma o czym, jeśli szanujecie moją decyzję. Niech pan uszanuje i moją. Powiedziałem już, że nie. Wiem, że macie kłopot i trochę wam współczuję, ale na tym koniec. Dobrze, uszanuję to. Nie działamy pod naciskiem władz, ale pod presją kodeksu karnego. Ścigamy przestępstwa ujęte w kodeksie. Niestety, pana zdaniem, kompanie naftowe postępują jak przestępcy. Zna pan odnośny paragraf? Tak. Kodeks zakazuje rozsiewania toksycznych substancji tam, gdzie są ludzie. Ale was to nie interesuje. Nie może, bo Alberta jest prowincją naftową. Miejsca pracy zależą od przemysłu naftowego, stąd silna presja. Bardzo trudno coś z tym zrobić. Potraktujcie poważnie to, co mówię. Z początku myślałem, że robię film o kimś, kto konflikty ma za sobą. Teraz się wydaje, że tak nie jest. Moglibyście z tym skończyć, wykazując się obywatelską postawą. Nie musielibyśmy ganiać za wami. Dwadzieścia lat temu rodzina nie chciała się zgodzić na ten pierwszy szyb. Ale firma wywierciła go po drugiej stronie farmy. W Trickle Creek zaczęły się dziać dziwne rzeczy. I came out in the morning
W zagrodzie z owcami miałam młodą jałówkę. Była naprawdę młoda. W pierwszej ciąży. Rano znalazłam ją martwą. Przedtem nie było żadnych objawów. Wyglądała na zdrową. Co się stało? To miała być moja krówka. Jeszcze wieczorem była całkiem zdrowa, a teraz padła. Po 2 tygodniach owce zaczęły ronić. Kolejna martwa owca. Miała właśnie rodzić. Nie było żadnych objawów. No symptoms beforehand. The lamb, when it came out, was so. Nowonarodzone jagnię było słabe, ledwo oddychało. Barely breathing, and I remember just crying. Przyłożyłam usta do jego śliskiego pyszczka i próbowałam je ratować, wdmuchując powietrze. Potrząsałam nim, żeby zaczęło oddychać, ale bez skutku. To się powtarzało. Połowa owiec poroniła. Zadawałam sobie pytania, co zrobiła mnie tak, co się dzieje. Najpierw wyszły nogi, potem głowa. Kiedy je wyciągnęliśmy, okazało się, że ma dziurę w grzbiecie, a wnętrzności zwisają na zewnątrz. Co drugie było uszkodzone. Ostatnio też. Ile razy? 2. Pani poroniła tamtej wiosny? Miałam 43 lata. Lekarze mówili, że w tym wieku zdarza się to częściej. Może wiek był przyczyną. Ja miałam 14 lat. To było straszne. Mama leżała w łóżku, krwawiła. Wzięłam to, włożyliśmy je do miski. Bardzo to przeżyłam. Wciąż traciliśmy zwierzęta, które roniły. Zastanawialiśmy się, co się dzieje. To był okropny czas. Tato kazał wymyć cały dom, bo wszyscy na coś chorowali. Aż trudno sobie to wyobrazić. Czuliśmy, że wali się nasz świat. Później dowiedzieliśmy się o wycieku gazu. Chmura siarkowodoru z nieszczelnego szybu opadła na farmę. Ten gaz jest cięższy od powietrza i trudno się rozprasza. Lekki wiatr przyniósł kłąb gazu znad szybu. Szedłem właśnie przez pole, widziałem go. Nagle znalazłem się w jego zasięgu. Poczułem, jakby ziemia uciekała mi spod nóg. Gdybym tam został, umarłbym. Wystarczy 700 cząstek na milion i kilka oddechów. Może nie był aż tak stężony, ale znajdowałem się blisko. Gaz kwaśny znajduje się głęboko pod ziemią. Zawiera duże stężenie najbardziej toksycznych substancji. Do najgorszych należy siarkowodór. Przez następne 5 lat kompanie naftowe wywierciły w okolicy setki szybów. 10 w bezpośrednim sąsiedztwie Trickle Creek. Z lotu ptaka wygląda to jak wielkie pole gazowe. Wkrótce ludzie zaczęli odczuwać skutki. To ogień. O Boże! Opowiedz, co się stało. Oblałem się deszczówką. Auntie,
Dostała ci się do oczu? I co, spuchły? Tak. Z której beczki brałeś wodę? Z tamtej. Rodzina jeszcze kilka razy dotknął pomór bydła. Jedna z kobiet poroniła, były problemy ze zdrowiem. Dwa razy musieli opuścić farmę z powodu wycieków gazu. Zaklejaliśmy taśmą okna w nadziei, że zdołamy tu wytrzymać. Tak nam zalecali. Zaklejcie okna, obłóżcie je poduszkami. Ale dzieci skarżyły się na złe samopoczucie. Ja też źle się poczułam. Uznałam, że lepiej będzie wyjechać. To było takie upokarzające. Nikt się nie zjawił. Musieliśmy w pośpiechu ładować dzieci do furgonetki i wynosić się. Nie wiedzieliśmy, jak gęste będą chmury gazu i jak trujące. To było okropne. Ale nikt nie chce słyszeć tych historii. Próbowali znaleźć kogoś, kto poważnie potraktuje ich skargi. Pisali do mediów, polityków, do urzędu kontroli. Wszystkie te listy są w naszych archiwach. Pisaliśmy do ministrów, do prezesów, do Urzędu Energii i Usług Komunalnych. Wszyscy nas zwodzili. Nie przyjmowali naszych skarg do wiadomości. Po 5 latach Ludwigowie mieli dość. Macie zgasić flarę. Nasze bydło wciąż roni. Nie możemy. Nasze zwierzęta ronią. Musicie to zaraz zgasić. Żona jest wytrącona z równowagi. Zostaw ten samochód. Tu nie wolno wjeżdżać. Protestujemy przeciw spalaniu gazu na flarze. Córka zaraz poroni, zwierzęta też. Zostanę tu, póki jej nie zgaszą. Chodź już. Nie. Wracajmy do domu. Masz do czynienia z wrogiem, który zabija twoje dzieci i zwierzęta. Uznałem, że nie ma innego wyjścia. Będzie wojna. Co słychać? Proszę opuścić ten teren. Z początku Ludwigowie próbowali blokować dojazd do szybów. To jest saper. Wezwano go, bo ktoś poinformował, że mogą tu być materiały wybuchowe. Weszliście tu bezprawnie. Słucham? Weszliście bezprawnie. Przyszliśmy, bo pana syn... Mamy odjechać? Tak. On kłamie, tato. Proszę stąd wyjść. Kłamie? Nie zapraszałeś go? Mamy pana pouczyć, co jest dla pana bezpieczne? Ten dom jest bezpieczny. Nie wybije ci okien. Jeśli je uszkodzimy, to zapłacimy. Jak wybijam okno, każą mnie za to, a wy tylko płacicie. Robimy to w interesie publicznym. Ostrzegaliśmy pana. Interes publiczny to moje dzieci pochowane w lesie. Jak wybuchnie, może pan być w niebezpieczeństwie. W całym kraju narasta opór. Cieszę się z tego. Krzywdzicie ludzi. Nie widzicie faktów. Okay.
W Zaspie nie było materiałów wybuchowych, ale Weibo już wypowiedział wojnę kompaniom naftowym. Proszę się odsunąć, może być wybuch. Nic tu po was. Filmuję historię tego konfliktu, ale jestem również gościem tej rodziny. W miarę jak się lepiej poznajemy, Weibo oczekuje ode mnie większego zaangażowania. Jesteśmy religijni. Nic na to nie poradzicie. Jak mówił psalm, któż ucieknie od jego obecności? W jakimś momencie każdy ma z nim do czynienia. Co się tyczy was, próbujących poddać na filmie ducha tej społeczności, to nie wy go uchwycicie. To on was ogarnie. Rzecz nie w tym, że my was zagarniamy. On nas zagarnął. Dlatego trudno tak zwane obiektywne spojrzenie na naszą wspólnotę. Denerwujemy się, kiedy coś nas porusza. Mówi pan, że emocjonalne zaangażowanie wyklucza obiektywność. Mogło mnie urzec coś, o czym nie miałem pojęcia. Chodzi o relację z pasterzem i strażnikiem naszej duszy. Temu trzeba się poddać. To niełatwe chwile. Weibo i jego rodzina kwestionują moją niewiarę, a ja im nie umiem odpowiedzieć. Tymczasem coś wisi w powietrzu. 6 zamachów na instalację gazu ziemnego w Kolumbii Brytyjskiej. Znów nastąpił wybuch. Pojawiły się też pogróżki. Terrorysta grozi w liście, że nasili atak, jeśli firma Encana nie wycofa się z tej okolicy. Policja zwróciła się o pomoc do skazanego niegdyś zamachowca. Błagali mnie, żebym wskazał, kim może być ten człowiek. Ludwik zaproponował inną pomoc. Może porozmawiać z ludźmi w rejonie Toms Lake, ustalić, kto jest winny, jakie ma problemy, jak je rozwiązać. Chciał jednak gwarancji, że nie będzie śledzony. Policja odmówiła. Tak, rozmawialiśmy z panem Ludwigiem, ale nie możemy ujawnić treści tych rozmów. Wtedy Weibo zwrócił się wprost do zamachowca. Napisałem mail i długi list o tych zamachach. Zapoznałem się z blogami, które wskazał mi Josh, i tam zamieściłem komentarz. Możecie mówić, co chcecie na temat zamachowców, ale robią oni więcej dla sprawy niż wy, co potraficie tylko krytykować i dopuszczacie, żeby dalej działy się te straszne rzeczy. Należałoby im zapobiec lepszymi sposobami. Uważam, że powinniście się wstydzić, bo napastujecie kogoś, kto został doprowadzony do ostateczności. On robi więcej niż wy. Nie bądźcie tacy aroganccy.
Zamachy w Toms Lake nie ustały. Tymczasem bliżej farmy Ludwigów znów się coś zdarzyło. Weibo i Richard odkryli nowy odwiert 2 km na północ od farmy. Będą tu wydobywać gaz? Na to wygląda. Chcielibyśmy to powstrzymać. Zauważcie odległość. Nie zawiadomili nas, bo dokładnie ją wyliczyli. To jest na naszej warstwie wodonośnej. 50 osób korzysta z tej wody. Urząd Zasobów Energii, słucham. Mówi Weibo Ludwig. Ktoś zaczął wiercić szyb i nas nie poinformował. Tak nie wolno, jest na naszej warstwie wodonośnej. W poniedziałek rano przekażę panu Cassidiemu. Jeśli nie jest pan zainteresowany spotkaniem, możemy udzielić informacji. Mogę się spotkać, jestem gotów. Nie jestem już taki wściekły jak przedtem, ale bardziej zdeterminowany. Wtedy wpadłem w gniew, bo działy się tu straszne rzeczy. Nie chcę, żeby się powtórzyły. Tak, rozumiem. 15 lat temu wierceniom wokół Trickle Creek towarzyszyły akty sabotażu. Ktoś rozsypywał gwoździe na drogach, zwalał drzewa, niszczył głowice odwiertu. Takich incydentów było ponad 150. Come on, Barry, let's go, boy. Here, come on, come on. Yeah, come on. Przeszliśmy do akcji bezpośrednich. Ktoś zabetonował szyb firmy Norsen na północ od farmy. Tak, zabetonowali go i dobrze zrobili. Bo czego się spodziewać? Ludzie z kompanii na pewno wiedzieli, że ktoś się tam dostał i zalał szyb betonem. Somebody going there and cementing it in. As far as the details go, o szczegóły pytajcie tego, kto to zrobił. Yeah, do you know? A wiesz kto? Firmy naftowe nie ujawnią, kogo podejrzewają. Zostawiają śledztwo policji. Kto mógł to zrobić? Domyślamy się, ale nie możemy nic ujawnić dla dobra śledztwa. Brał pan w tym udział? Tylko w tym sensie, że popierałem. Moralnie. Rok 98 to szczyt boomu naftowego w tym rejonie. Firmy naftowe stworzyły większość miejsc pracy. Ludwigowie, atakując ten przemysł, działali więc na szkodę sąsiadów. Ale dla Weibo był to konflikt o szerszym wymiarze. Jezus mówi do faryzeuszy: gdy ujrzycie chmurę, mówicie: deszcz idzie. Obłudnicy, umiecie rozpoznać znaki na niebie, ale obecnego czasu nie rozpoznajecie. Na tym też polega piękno objawienia, które mówi, że pod koniec historii otworzy się księgi. Wielu ludzi sądzi, że jak ktoś umrze, to wszystko już będzie poza nim. Niestety, odbędzie się sąd, księgi zostaną otwarte, ujawnione będzie wszystko, co ludzie pokryją mu zrobili w życiu. Nie po to, żeby poczuli się podle, ale żeby zobaczyli prawdę.
Prawdę o tym, kim byli i do czego zostali powołani. Wszystko będzie osądzone. Oczyszczono nowe miejsce pod szyb. Znajduje się ponad 2 km od farmy. Gdyby było 200 metrów bliżej, Ludwigowie mogliby wystąpić o wysłuchanie publiczne. Teraz wiercenia mogą się zacząć. Wiercą 940 metrów w naszą stronę, tam gdzie w jednej linii są trzy studnie. Wystarczy spojrzeć na mapę. Te wszystkie przepisy i regulacje tracą sens, kiedy zasoby naturalne są zagrożone. To są tylko prawnicze wykręty. Kiedy wreszcie coś zrobicie i powiecie im, żeby przestali? Powinniście traktować ludzi przyzwoicie, a wy tylko ich rozwścieczacie i stąd biorą się problemy. To zwykła granda, a pretekstem jest posiadanie licencji. Ta część odwiertu, tak nakierowana, znajdzie się pod wodami gruntowymi. Nie wierzę. Dość mam tych dyskusji. Dziękuję za starania. Znowu musimy sobie sami radzić. To by było tyle. Sytuacja wydaje się groźna. Wszyscy pamiętają, co tu się działo 15 lat temu, kiedy konflikt narastał. To było jak wystrzał, a według brata jak wybuch. W piątek wieczorem Karen Camplair była w ogrodzie, kiedy rozległa się eksplozja. Coś takiego zdarzyło się tu po raz pierwszy. Zaczęło się w 1998 roku od dwóch zamachów na szyby gazowe. Policja zaczęła śledzić podejrzanych. Nazwali tę akcję operacją Cabriolet. Co świadczyło o tym, że was śledzą? W nocy na końcu drogi parkowały jakieś samochody. Przez całą dobę. Widzisz tam tą przecinkę? Zrobili tam posterunek kontrolny. Tam jest szyb. Widać białą wieżę. A z tamtego wzgórza mogli robić zdjęcia naszego domu. Obserwowali nas. Z tego miejsca, gdzie szyb. Widzieli, jak wyjeżdżamy od sąsiada. Założyli na drodze czujnik, który sygnalizował, kiedy ktoś z nas wyjeżdżał. Wtedy jechali za nami. Ruszaliśmy w kilka samochodów, a potem rozjeżdżaliśmy się w różne strony. Nie wiedzieli, za kim jechać. Robiliśmy okrążenie i część z nas wracała. W sierpniu 1998 roku w Trickle Creek znów doszło do tragedii. To smutna okazja, ale dobrze, że jesteśmy razem. Kiedy jego matka była w drugim tygodniu ciąży, z pobliskiego szybu Norsen wydobyły się duże ilości gazu. Czy to było powodem, to inna kwestia, ale spójrzcie na jego główkę.
nie ma czaszki. Jest całkiem miękka. Zmarł 2 tygodnie przed porodem. Byliśmy jakiś czas w szoku. To przecież takie zaskoczenie. Oczekuje się nowego życia, narodzin. A tymczasem przychodzi śmierć. Jedno w tej tragedii okazało się bardzo piękne. Przekonałam się, że bardzo zespoliła naszą wspólnotę i dodała jej nowej energii. Bóg wykorzystał to, by umocnić naszą determinację. Byliśmy zdeterminowani walczyć ze skażeniem środowiska i położyć temu kres. Po 2 dniach wysadzono szyb firmy Suncor w Cabin Creek, 300 kilometrów stąd. 23 sierpnia 98, 7 wieczór. Samochód Ludwiga wyjeżdża z Trickle Creek w stronę Grand Prairie. 8:32 skręca w kierunku szybu Suncor koło Grand Cache. 10:25 policja widzi, jak 5 razy powoli przejeżdża drogą tani z powrotem. 24 sierpnia, 5 rano, potężna eksplozja w miejscu szybu Suncor. Co się stało w Cabin Creek? Szyb wyleciał w powietrze. $50,000 strat dla firmy Suncor. Tu policja znalazła Ludwiga w rowie, w brudnym ubraniu i sandałach. Zabrano go na posterunek w Grand Cache. Kapral Clark w nieformalnej rozmowie złożył mu wyrazy współczucia z powodu kłopotów z naftowcami. Ludwig odparł: są sprawy, za które warto iść do więzienia. Pomimo ścisłej obserwacji, policja nie znalazła dowodów. Po 2 tygodniach zarzuty oddalono. Korowody Weibo z wymiarem sprawiedliwości i mediami były wtedy regularnym tematem wieczornych serwisów. Czy wciąż przemawiamy jak ludzie w rozpaczy? Nie. Już przestaliśmy. Teraz jesteśmy śmiertelnie poważni. Mówimy łagodnie, trzymając laskę dynamitu. Gliny poklasyfikowały te akcje, a także nas. Przypisali nam różne znaczenie. Zależnie od prawdopodobieństwa udziału w tych aktach albo zdolności do ich dokonania. Dziwne, że miałem dalekie miejsce. Ja też. Coś do niego mieli. Numer 2. Nie, chyba 7. Ty byłeś 6. Naprawdę? A kto był wyżej? Ktoś był 17. Bo a ty? Który byłeś? 17. Nie wiem, o co chodzi z tymi numerami. Ty nie masz przeszłości kryminalnej, a my? Ilu z nas ma? 4.
Niespodziewany zwrot w sprawie zamachów na gazociągi. Kiedy miałem kontynuować zdjęcia, znów stało się głośno o Uigo. Aresztowanie pastora Ludwiga. 200 funkcjonariuszy otoczyło farmy. Przez 3 dni szukali dowodów związanych z zamachami w Tom's Lake. Członek wspólnoty mówi, że policja szuka dynamitu. Policja aresztowała Uibo, zwabiwszy go do Grand Prairie. Powiedzieli mu, że wysoki rangą funkcjonariusz chce wysłuchać jego zarzutów pod adresem kompanii naftowych. Aresztowali go na hotelowym parkingu. Aresztowanie w związku z zamachami na instalacje naftowe w Dawson Creek w Kolumbii Brytyjskiej. Aresztowano Uibo Ludwiga, oskarżonego o zamachy na szyby gazowe pod koniec lat 90. Policja szuka materiałów wybuchowych, czerwonych i niebieskich długopisów, zdjęć, komputerów, nawet butów o charakterystycznej podeszwie. Przepraszam, czego szukają? Materiałów wybuchowych. Przeczytaliśmy dziś rano nakaz rewizji. Jak sądzę, szukają materiałów, których używał zamachowiec z Tom's Lake. Czy pana ojciec na pewno nie miał z tym nic wspólnego? Znam ojca i mogę to potwierdzić. Uibo spędził 24 godziny w areszcie. Był przez 10 godzin przesłuchiwany. Wypuszczono go, nie postawiwszy zarzutów. Ale mnie maglowali. Niech pan opowie. Teraz to ja chcę wrócić do domu, pozbierać się i przemyśleć, co mamy z rodziną dalej robić. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Jak się pan czuje? Co to znaczy, że nie postawiono zarzutów? Przesłuchali mnie w Grand Prairie. Twierdzili, że mają mocne dowody na mój związek z zamachami. Nie w tym sensie, że ich dokonałem, ale że miałem coś wspólnego z listami, które wysłał sprawca. Podobno znaleźli moje DNA. Obserwowali mnie bacznie, jak zareaguję. Mówili, że mają też inne dowody i że trudno mi się będzie wywinąć. Chcieli mnie sprowokować. Byłem tego w pełni świadomy. To oczywista sprawa. Powiedziałem im, że zachowują się agresywnie i na tym się skończyło. Oto co wczoraj zastali pracownicy. Uibo ma powody do podejrzeń. 12 lat temu był obiektem tajnej operacji. To był zamach, a nie wybuch gazu. Wezwaliśmy naszych ekspertów, żeby zbadali miejsce i poszukali dowodu. Tydzień później policja i władze na spotkaniu z mieszkańcami wyraźnie wskazały na Uibo. Witam Państwa. Porozmawiamy dziś o sprawach, które niepokoją naszą społeczność. Sprowadzili Johna Thompsona, eksperta od terroryzmu z Toronto.
W ostatnich latach upowszechnił się terroryzm małych grup kierowanych przez charyzmatycznych przywódców. Często są to dziwaczne sekty religijne, jak Najwyższa Prawda w Japonii. Pamiętacie pewnie atak z użyciem gazu w tokijskim metrze. Bywają również sekty samobójcze, jak Świątynia Ludu Jamesa Jonesa, której 917 członków 20 lat temu odebrało sobie życie albo zostało zabitych. Zdarzają się też przypadki, kiedy podobny mechanizm skłania przywódcę niewielkiej grupy do propagowania aktów przemocy, w tym rzekomo w obronie środowiska. Ale tę bombę zdetonowała sama policja i Alberta Energy Corporation. W otoczeniu Ludwiga znajdował się płatny informator, Robert Wright. Miał zdobyć zaufanie Weibo, żeby dało się go złapać na gorącym uczynku. Nigdy mu nie ufaliśmy. Zachęcał nas do aktów wandalizmu. Mówił, że sam przeprowadzał takie akcje. Chciał, żebyśmy się podłożyli. It was obvious that he was trying to get us exposed. Wright wore a wire. Wright przez 3 miesiące nagrywał rozmowy. Obiecał, że załatwi dla nas parę sztuk broni, ale nielegalnej. Chcieliśmy mieć broń na farmie, ale ta była nierejestrowana. Z drugiej ręki. W każdym razie powiedział, że pokryją mu podrzuci ją w rowie. Rozmawialiśmy przez telefon. W sądzie wykorzystali te rozmowy jako dowód, że chcieliśmy zdobyć dynamit. O dynamicie w ogóle nie było mowy. Ale dostarczono go razem z bronią. Fałszywy dynamit, który podłożyła policja. False dynamite that the police had seeded in with it. And, kiedy wyjęliśmy z rowu worek z tymi rzeczami, zdziwiliśmy się. Nie wiedzieliśmy, czy to fałszywy dynamit, czy prawdziwy. Nie prosiliśmy o nic takiego. Tymczasem ktoś nas filmował z samochodu. Policja wrobili nas. Policja przeszukała rano farmę Ludwiga. On sam został zatrzymany. Rodzina podczas rewizji siedziała w autobusie. Dlaczego to robicie? Nie mogliśmy nawet porozmawiać z prawnikiem. To ma być demokracja? Mamy nakaz sądowy. Co tu się dzieje? Prosimy nie utrudniać, to jest karalne. Tydzień temu aresztowano Weibo Ludwiga, lat 57, i Richarda Boonstro, lat 53. Zarzuca im się między innymi niszczenie mienia i namawianie do posiadania materiałów wybuchowych. Po miesiącu Weibo i Richarda zwolniono za kaucją. Rodzina Ludwigów i jej prawnicy, Moreau i Sikort, zapoznali się z materiałem dowodowym, w tym 28 godzinami nagrań zarejestrowanych przez Wrighta. W okolicy narastała wrogość do Ludwigów. Odebrałem mnóstwo telefonów z pogróżkami. Wynoście się. Jak się nie wyniesiecie, to was wysadzimy. Późną nocą jeździło tą drogą dużo podejrzanych ludzi w samochodach.
To było jeszcze gorsze. Błyskali światłami, przejeżdżali z rykiem silników. Chcieli nas chyba zastraszyć. Pogróżki spełniły się w kwietniu 1999 roku, kiedy Weebo pojechał do Edmonton na przesłuchanie. Goście hotelowi to usłyszeli, a Ludwik i jego żona zobaczyli i poczuli. Kiedy rano podchodzili do samochodu, ich Dodge wybuchł. Oskarżony o zamachy na szyby naftowe w Albercie był o kilka kroków od swojego samochodu, kiedy nastąpił wybuch. Pogróżki pogróżkami, ale kiedy wybuchł ten samochód, sprawa naprawdę zrobiła się poważna. To już nie tylko słowa. Sytuacja się zmieniła. Dwa miesiące po zamachu, 20 czerwca 1999 roku, o 4 rano na farmę wjechały dwa pick-upy pełne młodzieży. Przestawiałyśmy meble w naszym pokoju, więc spałyśmy w namiocie. Obudził mnie ogłuszający hałas, jakby ciężarówka była tuż obok. Wyszłyśmy z namiotu. Naradzałyśmy się, czy w nim zostać. Zostałyśmy, ale oni wrócili. To było straszne. Uciekłyśmy. Bałyśmy się, że nas zabiją. Odgłos tłumika wzięłam za strzały. Jak usłyszałam, że wracają, wbiegłam do środka. Bałam się, że coś nam zrobią, że wrócili, by nas wykończyć. Też tak pomyślałam. Wydawało mi się, że strzelają, a to tłumiki robiły taki hałas. Bałyśmy się wyjrzeć. Powiedziałam dziewczynom, żeby się położyły na ziemi. Może nas nie zauważą. Leżałyśmy tak wszystkie cztery, licząc, że odjadą. Zadzwonił do mnie Richard Secord. Pół godziny później? Parę godzin później. Zapytał, czy postrzelono którąś z naszych dziewczyn. Powiedziałem, że nie. Co się dzieje? Poinformował mnie, że w wiadomościach podali, iż jakaś dziewczyna została postrzelona na naszej farmie. Skojarzyło mi się, że mogła być to dziewczyna z tej ciężarówki. To od Richarda dowiedzieliśmy się, że była jakaś ofiara. Mój Boże, zastanawiałem się przez kwadrans, co z tego wyniknie. Przejąłeś się? Tak. Potem się nagle uspokoiłem. Wziąłem na wstrzymanie. Dziesiątki policjantów przyjechały na farmę Ludwigów. Nie dopuszczali dziennikarzy. Nie wiadomo, co tu się zdarzyło w niedzielę rano. 16-letnia Carmen Willis zginęła od postrzału w pierś. Jej 19-letni kolega w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Zaszokowani krewni i przyjaciele próbują dojść, co się stało. To miał być żart. Chcieliśmy tylko ukraść flagę. Bezsensowna tragedia nie mieści się w głowie.
The RCMP surrounded the farm. Policja otoczyła farmę. Po 18 godzinach przybyła jednostka specjalna. Policja. Znów nas prześladują. Zaczęła się szczegółowa rewizja. Była to wiadomość dnia w całym kraju. Jak masz na imię? Teresa. Ile masz lat? Tyle. To znaczy ile? Nie wiemy, kto strzelał. Weebo Ludwig twierdzi, że nikt z farmy nie strzelał. Ale według policji to on zadzwonił na numer alarmowy, zawiadamiając o strzelaninie. W czym mogę pomóc, pastorze? Kilka samochodów z hałasem przejechało przez nasze podwórze. Mogą być podziurawione kulami. Strzelał pan do kogoś? Ktoś do nich strzelał. Powiedziałem, że nawet jeśli ktoś to zrobił, sprawa jest zbyt gorąca, by o niej rozprawiać. Sprawiedliwości się w ten sposób nie osiągnie, to tylko podjudzanie ludzi. Prosiłem, żeby nie poruszano tego tematu. W Beaver Lodge trwają przygotowania do pogrzebu Carmen Lewis. Jej przyjaciele próbują przemóc smutek i gniew. Najbardziej bulwersują ich wypowiedzi Weebo Ludwiga, który codziennie rozmawia z dziennikarzami przy policyjnym kordonie. Nie należy się skupiać wyłącznie na fakcie, że dziewczyna zginęła na naszym terenie. To bardzo smutny incydent, ale emocje nie powinny nam przesłaniać istotniejszych spraw. Rewizja trwała 9 dni. Policja znalazła broń tego samego kalibru, co ta, z której postrzelono Carmen Willis. Ale eksperci nie ustalili, czy to z niej pochodziła kula. Nie było dowodów przeciw mieszkańcom farmy. Ludwigowi postawiono 5 zarzutów. Próba przejęcia dynamitu od Wrighta, dwukrotne zabetonowanie szybu, posiadanie materiałów wybuchowych i zniszczenie mienia firmy Suncor. 2 dni po narodzinach martwego dziecka. Został skazany na 28 miesięcy więzienia. Nie było zarzutów w sprawie śmierci Carmen Willis. Uważam, że o nic mnie konkretnie nie oskarżono. Nie było do tego żadnych podstaw. Dali mi do zrozumienia, że chcą się do mnie dobrać. Okazałem się jedynym, którego chcieli przygwoździć. Nie mogłem zrobić wszystkiego, o co mnie oskarżyli. Co takiego zrobiłem? Weebo został zwolniony po 19 miesiącach w 2002 roku.
The RCMP end their search. Policja skończyła rewizję w Trickle Creek. They don't lay any charges against Nie oskarżyli Weebo o zamachy w Toms Lake. Nie znaleźli przeciw niemu żadnych dowodów. Zabrali nam wszystkie długopisy. Było w tym coś surrealistycznego. Postaw się w mojej sytuacji, jakbym wylądowała na innej planecie. Czuję się świetnie, jakbym obudził się z koszmarnego snu. Wszystko jest normalne. Co się stało? Zabrali nam wszystkie taśmy z muzyką. To dziwne. Mieszkają tu dwie rodziny, jedna na dole, druga na górze. Tym z góry zabrali taśmy z muzyką, ale zostawili długopisy, a na dole odwrotnie. Antyterroryści sprawdzali kolejno wszystkie zabudowania. Dwóch z bronią stało przy drzwiach, jeden kazał otworzyć. Wchodzili do środka. Po przeszukaniu oznaczali drzwi żółtą wstążką i szli dalej. Sprawdzili nawet kurnik. Miałem ochotę powiedzieć im, że nie muszą, chyba że są tchórzami. Wszyscy są zdumiewająco spokojni. Policjanci byli zaskoczeni. Powiedziałam im, że to już piąta rewizja. Przyzwyczailiśmy się. Zapytali mnie, czy się denerwuję. Powiedziałam, że tak, zwłaszcza, że to już piąty raz. Ona na to, że coś musi być na rzeczy, skoro piąty raz nas rewidują. Odparłam, że nie sądzę. Nie trafiliście. Powiedział, że chyba dobrze się bawimy, że to atrakcja. Ja mu na to, że tak, ale niepożądana. Czuję się, jakby mnie zgwałcono. Oburzył się, że użyłam takiego brutalnego słowa, że nie powinnam. Odpowiedziałam, że właśnie tak jest. Czuję się zgwałcona. Kiedy po 9 dniach rewizji człowiek wraca do domu i widzi, że ktoś tu wszystkiego dotykał, grzebał w osobistych rzeczach, to czuje się zgwałcony. Przykro mi, ale tak właśnie jest. Pojechaliśmy do miasta, żeby spokojnie pogadać o aresztowaniu i przesłuchaniu Weebo. Niedobrze. Mój mąż jest właścicielem. Przykro. Robicie nam kłopot. Wynajmują tu pokój. Możemy rozmawiać w pokoju. Byłoby świetnie. Dziękuję. O co tu chodzi? Nie byli tu od 12 lat z powodu tamtego konfliktu, zwłaszcza śmierci dziewczyny z Beaver Lodge. Pamięta pan, jak próbowano nas w nocy zastraszyć? Ludzie zwrócili się przeciw nam, a jej rodzice znaleźli się w przykrej sytuacji, bo ta 16-latka była pijana i z grupą chłopaków. Taka młoda dziewczyna. Media nie ukoiły ich bólu, tylko sypały sól na rany. My nie chcieliśmy tego robić. Zadzwoniłem nawet na drugi dzień do jej ojca. Zaproponowałem, żebyśmy pogadali jak mężczyzna z mężczyzną, jak ojcowie.
i nie rujnowali życia naszych dzieci. Pogódźmy się jakoś. On nie był na mnie zły. Docenił mój gest i miał się skontaktować. Ale ktoś mu to wyperswadował. Oczernili nas. Chcieli odizolować. Zaczął się bojkot. 18 firm podpisało umowy, że nie będą nas obsługiwać. Przykra sprawa, ale tak to wygląda. Wszystko przez śmierć tej dziewczyny. Konflikt z lokalną społecznością po śmierci Carmen Willis odbił się na życiu Ludwigów. Poznaliśmy wtedy pewną młodą rodzinę. To było jakieś 10 lat temu. Mieli córkę, chyba 18-letnią. Sprawiali wrażenie, że dzielą z nami zainteresowania i poglądy. Myślałem, że nie tylko z nią, ale i z jej rodzeństwem stworzymy razem chrześcijańską wspólnotę. Zafascynowała mnie ta idea. Zacząłem poważnie myśleć o tej dziewczynie. Chodziło nie tylko o rzeczy święte, ale i one miały jakiś udział. Wtedy właśnie nasilił się nasz konflikt z kompaniami naftowymi. I to mogło być powodem, że się od nas odwrócili. O wypadku z Carmen Willis oszkalowano nas. Sprawy się skomplikowały. W końcu tamta rodzina z nami zerwała. Pamiętam, jak potem śniło mi się, że ta dziewczyna się rozwiodła. Jest samotna i załamana. Bardzo mi jej było żal. Przepraszałem, mówiłem, że powinienem być bardziej odważny. Tak to wtedy przeżywałem. Miałeś 23 lata. Tak. Często wyczuwam, iż miałeś przez jakiś czas nadzieję, że wszystko się pięknie ułoży, że przejdziesz przez życie razem z tą dziewczyną. To wydawało się warte zachodu. Kiedy te plany legły w gruzach, bardziej przeżywałeś nie tyle utraconą szansę, ile los tej osoby, której życie się nie ułożyło. Była nadzieja, ona też ją miała, tymczasem stało się inaczej. Zawładnęły nią inne duchy. Ważnym elementem jest tu śmierć Carmen Willis, nadal otoczona tajemnicą. W sekwencji wydarzeń, które do niej doprowadziły i w tym, co było potem, jest coś, co chciałbym wyjaśnić. Bardzo się wzburzyłem, kiedy prawnik powiedział mi, że postrzelono ją na naszym terenie. A potem nagle ogarnął mnie spokój. Poczułem, że nie ponoszę za to odpowiedzialności. Ponieważ, jak mówi Pismo, bać się można tylko Boga,
a nie człowieka. Większość z nas żyje w strachu przed ludźmi. Zgrywamy bohaterów, ale pod tym kryje się strach. Tymczasem nie trzeba bać się śmierci. O to się też ktoś zatroszczy. Chrześcijanin te sprawy pojmuje, kiedy pozwoli się kierować boskiemu duchowi i słowu. Otwiera się wtedy na zrozumienie i głęboką akceptację. I tę wiedzę pan posiadł? Tak. Uzyskałem pewność. Nie była to wiedza w potocznym sensie tego słowa, ale świadomość wykraczająca daleko poza nią. Jakbym powiedział sobie, nie bez powodu tutaj jestem. Nie chodzi o to, że z jakichś przyczyn pomyślałem sobie, już nie muszę się martwić. Sprawa była głębsza. Psychologowie mogą to sobie nazywać wyparciem. Dla mnie jest to czymś bardziej integralnym. Czymś, co wykracza poza nasze próby racjonalizowania różnych spraw. Czy chodzi o to, czym się pan we własnym pojęciu kieruje? Nie rozumiem. O Boga. Czym się kieruje? Tak. Oczywiście. Poczuwam się do odpowiedzialności przed Bogiem, nie przed ludźmi. Miesiąc po rewizji Ludwigowie dowiedzieli się o kłopocie z szybem w pobliżu ich farmy. Dave Cassidy zadzwonił do mnie i powiedział, że mają problem z wodą w szybie gazowym. Chcą otworzyć szyb i podpalić gaz, żeby wydobyć próbkę wody i ustalić, czy to ta, którą wpompowali w trakcie wiercenia, czy też nastąpił przeciek. To znaczy, że mogli się dowiercić do naszych wód gruntowych. Woda przecieka do szybu i zalewa go, ale może też zostać skażona. W takiej sytuacji zawsze nasuwa się pytanie, co możemy zrobić? Co robimy? Nieważne. O tym się pomyśli, jak zaczniemy działać. A trzeba zrobić cokolwiek. Zawieziemy w to miejsce nasze kobiety. Niech sobie przytroczą poduszki do brzuchów. Ustawimy tam naszą starą przyczepę i na jakiś czas w niej zamieszkamy. Trzeba będzie odgarnąć śnieg. Tak, to lokalna droga. Zostaniemy tam, bo nie wolno spalać gazu, jak w pobliżu są ludzie. Zaparkujemy tam przyczepę i niech kilka osób w niej zamieszka. Będziemy dojeżdżać z zaopatrzeniem. Niech to będą kobiety z poduszkami na brzuchach. To wywrze odpowiednie wrażenie. Narobimy zamieszania. Każemy im się wynosić. Asio! Przygotujemy też parę tablic z hasłami "Odpieprzcie się od naszej wody". Fuck with our water.
Dobra, jedziemy. Z tym właśnie Ludwigowie walczyli przez tyle lat. Tuż przy ich farmie znajduje się szyb gazowy zagrażający ostatniemu ujęciu nieskażonej wody. Po 20 latach walki z firmami naftowymi, po ewakuacjach, wymieraniu bydła, 5 poronieniach. Szyb znajduje się przy drodze, gdzie koczowali dziennikarze podczas rewizji na farmie. Ludwigowie zawiadomili media, ale nikt się nie zjawił. Policja też nie okazała zainteresowania. Nie chcemy, żebyście nas poparli. Chcemy tylko, żebyście wiedzieli, dlaczego tu jesteśmy. Mamy tylko utrzymać porządek. Nam też o to chodzi. Tu jest wszystko napisane. To nie od nas zależy. No właśnie, przekażcie władzom. Mogą tu przyjechać. Czego się boicie? Niczego. Czemu nie weźmiecie petycji? Wsiądźmy do samochodów. Poczekamy, aż odjadą. Co za mięczaki. Całkiem bez jaj. Ale na świecie jest wiele dobra i znajdą się ludzie, którzy liczą się z innymi. A to jest ważniejsze od innych rzeczy. W nocy zapalono flary. Pomimo zapewnień kierownika, Ludwigowie nie zostali powiadomieni. To smutne, że tak długo musimy walczyć o rzeczy oczywiste. Ci, z którymi się stykaliśmy, też są uwikłani, choćby z powodu presji finansowej z Calgary. Co się dzieje z ludźmi? Jak mówi pismo, bądź wytrwały, aby nikt nie wziął korony twojej. Trzymaj się i jej nie odrzucaj.
choćby się zdawało, że cię przytłacza. Tak nie jest. A więc trwajmy. Szyb na północ od farmy jest gotów do rozpoczęcia wydobycia gazu. Kompanie naftowe aktywnie działają w całym regionie. Nikomu nie postawiono zarzutów w związku z zamachami w Toms Lake. Realizacja. Wersja polska na zlecenie Planet Plus, Studio Publishing. Tekst Hanna Jankowska, czytał Marek Lelek.